Wielki Tydzień uroczyście obchodzony jest w społeczności chrześcijańskiej już od IV wieku naszej ery. Na przestrzeni wieków w różnych zakątkach Europy uformowały się dość odmienne zwyczaje. Czas ten w sposób szczególny przeżywany jest w Hiszpanii. W Lorce to najważniejsze ze świąt. Wytworzyła się tu przez lata wyjątkowa tradycja. Połączenie religijnego misterium z bogatym, barwnym festynem, do którego przygotowania trwają przez cały rok i uczestniczą w nim niemalże wszyscy mieszkańcy miasta. Lorca bywa zwykle omijana przez turystów, spieszących zgodnie ze wskazówkami przewodników do Grenady czy Sewilli. A jednak warto tu przyjechać, zwłaszcza wiosną, wówczas, gdy dzieje się coś wyjątkowego. Lorca to kilkudziesięciotysięczne miasto w południowo-wschodniej Hiszpanii. Bajecznie położone w rozległej kotlinie, otoczone niewielkimi, choć groźnie wyglądającymi wzgórzami. Jak się miało już wkrótce okazać, to teren wciąż aktywny sejsmicznie. Potężne trzęsienie ziemi zniszczyło wielowiekowe zabytki, które my mogliśmy jeszcze zobaczyć w pełnej okazałości. Nie ma tu wielkiego przemysłu. Wokół króluje rolnictwo. Do krzykliwego, pełnego letnich turystów wybrzeża niedaleko, niespełna 30 km. Ale jeśli ktoś planuje odwiedzić te strony, to warto Lorce poświęcić więcej czasu i najlepiej w trakcie Wielkiego Tygodnia. La Semana Santa, czyli Wielki Tydzień, zaczęto go tak dostojnie obchodzić w Lorce gdzieś w połowie XVI stulecia. Inicjatorami byli benedyktyni. Od koloru ich habitów nazwano uczestników procesji białymi. Odcięli się od nich nieco później franciszkanie. I tak powstało od wieków rywalizujące z białymi bractwo niebieskich. Przez wieki biali, podobnie jak i benedyktyni, skupiali zamożniejsze warstwy społeczne. Biedniejszych przygarniali niebiescy. Teraz te różnice już się zatarły. Dziś nie ma rzeczy ważniejszej w Lorce niż przynależność do jednego z dwóch bractw. Wybory samorządowe nie budzą tylu emocji, co decyzje, kto będzie kierował poczynaniami bractwa w najbliższej kadencji. Gdy rodzi się nowy mieszkaniec Lorki, rodzice już od dawna wiedzą, czy będzie biały, czy niebieski. Ja jestem biały już od małego. W mojej rodzinie jest wielu białych i może dlatego od zawsze czułem się bardzo związany z tym bractwem. A poza tym myślę, że jest to wspaniała tradycja, nasza, z Lorki, i wyjątkowa na świecie. Szczęśliwe są rodziny, gdy wszyscy przynależą do jednego bractwa. Jeśli nie, to rzeczą naturalną jest, że w Wielkim Tygodniu ze sobą nie rozmawiają, no bo jak biały może zadawać się z niebieskim i anusz zdradzi jakiś sekret przygotowań do najbliższej procesji? A to jest rzecz najważniejsza.
czyja procesja w tym roku będzie piękniejsza. Czym zaskoczą swych odwiecznych rywali. Przygotowania do Wielkiego Tygodnia w Lorce trwają praktycznie przez cały rok. Każdy obiekt czy detal, nawet ten najmniejszy, to prawdziwe dzieło sztuki. Oglądając je z bliska, łatwo utwierdzić się w przekonaniu, że potrzeba wiele czasu, cierpliwości i talentu, by je stworzyć. Peleryna Najświętszej Panienki była haftowana ponad 18,5 roku i jest to największa haftowana jedwabiem tkanina spośród wszystkich w Lorce. Wiele z tych dzieł ma już wartość historyczną i zostały wpisane na listę hiszpańskiego dziedzictwa narodowego. Każde z bractw ma swą patronkę i siedzibę. W Wielkim Tygodniu można do nich zajrzeć. U białych wszystko już gotowe. Tak, wszystko już przygotowane. Gdyby trzeba było wyjść na ulicę już teraz, nie byłoby żadnego problemu. A przygotowania to rok pracy. Wiele różnych grup, setki osób pracujących dla chwały Bractwa Paso Blanco i naszej patronki Virgen de la Amargura. I trzeba zdać sobie sprawę, że mamy w naszej procesji 350 postaci historycznych, ubranych w stroje, ręcznie haftowane jedwabiem. Będą też postacie religijne, świętego Jana Ewangelisty, święta Weronika, kilka postaci Chrystusa. Wszystkie te dzieła, wszystkie te stroje są już gotowe, by wyruszyć w procesji i rozpocząć najwspanialszy i największy spektakl na świecie. Przez cały rok najcenniejsze stroje obu bractw można podziwiać w Muzeum Wielkiego Tygodnia. Od niedzieli do czwartku wyeksponowane są w kościołach patronów białych i niebieskich, tak by każdy mógł przyjść, zobaczyć i porównać. U białych dominują głównie motywy babilońskie. Niebiescy bliżsi są tradycji starożytnego Rzymu i Egiptu. Przygotowanie takiej prezentacji wymaga zapewne olbrzymiego wysiłku. ¿Cuánto tiempo hace falta? Mucho. Dużo trzeba czasu? Och tak. Nie tylko, żeby wystawę zainstalować i zdecydować, co i w której kaplicy powinno się znaleźć. Ale musicie wiedzieć, że wszystkie te stroje są używane w trakcie procesji i potem trzeba je dokładnie odczyścić. I dopiero po tym można je wystawić. A każdy element ma tu swoje znaczenie. I tak to już jest, że w trakcie przygotowań wracamy do domu o 7 czy 8 rano. A tymczasem na obrzeżach miasta w siedzibie niebieskich w wielkiej tajemnicy trwają przygotowania do procesji. W tym roku ma wydarzyć się coś wyjątkowego. Przebojem tegorocznej procesji ma być ta potężna platforma. To jest tron Kleopatry. Reprezentuje jej triumfalny wjazd do Rzymu. A jako że jest to bardzo ciężki obiekt, myślę, że będzie go niosło około 100-120 czarnoskórych niewolników. W tym roku to będzie sensacja. Niewolnicy będą prawdziwi. Nie będą ucharakteryzowani jak zwykle czarną pastą, lecz będą to autentyczni czarnoskórzy niewolnicy. Nie było łatwo zebrać tylu chętnych, ale udało się. Przyjechali. Niektórzy z daleka, nawet z północy Hiszpanii. Dla nich to przygoda, niczym gra w historycznym filmie. Ale potrzebny jest trening. Najpierw doświadczeni niebiescy muszą dobrać niewolników wzrostem. Teraz, gdy wszyscy wiedzą już, w czym rzecz, pora wyruszyć w teren. Najważniejszy jest rytm. Jeden nieodpowiedni krok i może dojść do tragedii.
barco que tenemos aquí. De manera que no quiero decir cómo tenéis que apretar los hombros hacia el trono. Uda się. Będzie dobrze. To będzie wspaniała procesja. W Wielką Środę wieczorem na centralnym placu miasta Plaza de España zaczynają gromadzić się tłumy. Rośnie atmosfera oczekiwania na coś doniosłego. Z oddali zaczyna dobiegać dźwięk werbli i trąbek. To znak, że Pasos opuściły siedziby bractw. I jak co roku Paso Blanco i Paso Azul spotkają się w tym samym miejscu. Wielkie święto i rywalizację czas zacząć. Wielki tydzień w Lorce zakończy się w niedzielę. Poniedziałek wielkanocny tutaj to już normalny dzień pracy. I jak się zaczęło, tak się i skończy to niezwykłe wydarzenie. Tu na Plaza de España spotkają się ponownie Paso Blanco i Paso Azul, by rozejść się w przeciwnych kierunkach i spotkać tu znów za rok. Tymczasem godzinę przed północą z górującej nad miastem Kalwarii wyrusza Paso Morado. Co ciekawe, do tego bractwa mogą należeć równocześnie i biali, i niebiescy. O północy procesja dociera do kościoła Nuestra Señora del Carmen. Tu witają ją dźwięki raczej obce w Lorce. Muzyka flamenco bowiem nie jest typowa dla tego regionu. Tej nocy to jedyne miejsce, gdzie można jej wysłuchać. Brzmi wspaniale, zwłaszcza w takiej scenerii. Wielki czwartek główna arteria miasta zmienia swe oblicze. Asfalt pokryła gruba warstwa piasku. Po obu stronach ulicy pojawiają się konstrukcje z rzędami krzeseł. Tu każda rodzina, oczywiście z wyjątkiem tych szczęśliwców, którzy mają balkony, posiada swe miejsce, rezerwowane od lat i opłacane przez cały rok. Po to tylko, by w te dwa dni zasiąść tu i dopingować swe bractwo. W obozie niebieskich ostatnie gorące przygotowanie. Wszyscy bardzo to przeżywają. Każdy detal stroju musi być dopracowany. Wszyscy znają swoje role. W tych dniach normalne życie miasta zamiera, bo przecież prawie wszyscy pochłonięci są przygotowaniami do wieczornej procesji. Są i nasi niewolnicy. Ich nie będzie trzeba charakteryzować. Ale im też udziela się powszechne zdenerwowanie. Angela przygotowuje się w domu. W tym roku wystąpi w nowej dla niej roli major domusa. Rola major domusa w trakcie procesji jest dość ważna. Gdyby nie on, to grupa mogłaby się pogubić. A chodzi przecież o to, żeby wszyscy szli w jednym tempie i wtedy, gdy trzeba, bo miejsca tam nie jest zbyt wiele. No i trzeba zadbać, by wszystko wypadło idealnie.
Mama Angeli opowiedziała nam w formie anegdoty, że gdy zbliżały się jej 18 urodziny, zapytali ją, czy jako prezent chce samochód, czy ten piękny strój. Angela wybrała bez wahania tę kosztowną szatę. Wielki czwartek i piątek to kulminacja święta. Dwie wieczorne procesje, czy raczej dwa wspaniałe spektakle. Na trybunach po obu stronach zasiadają rodziny. Ci, którzy w tym roku bezpośrednio nie uczestniczą w procesji. Po jednej stronie biali, naprzeciw niebiescy. A na blisko kilometrowej arenie wspaniałe widowisko, łączące w sobie religijne misterium z wielkim historycznym spektaklem. Sceny biblijne, słynne postaci świata antycznego, dyskretne aluzje do współczesności. Wszystko to zgodnie z wielowiekową tradycją. Scenariusz napisano już przed laty. Teraz wszystko ma być tylko piękniejsze, większe, wspanialsze, takie by rywali sprzeciwka wprawić w osłupienie. Angela i jej rzymski legion szykują się do wymarszu. Angela bardzo się stara. Jest przejęta swą rolą. Chce, by wszystko się udało. To przecież jej debiut w roli major domusa. A udział w procesji to wielki zaszczyt, na który trzeba sobie zasłużyć. A na trybunach nikt gardła nie oszczędza. Wychwalając pod niebiosa zalety swej patronki i wymyślając misterne kuplety wyśmiewające rywali. Pora, by wyciągnąć asa z rękawa. Na arenę wyrusza tron Kleopatry, niesiony przez setkę czarnoskórych, prawdziwych niewolników. Ten element procesji budzi zachwyt wśród niebieskich i zrozumiałą zazdrość na trybunach białych. Za rok to oni będą musieli zszokować swych rywali. Lorca to jedyne chyba miejsce w świecie chrześcijańskim, gdzie w Wielki Czwartek i Piątek nikt się nie smuci. Na ulicach miasta długo jeszcze po zakończonej procesji trwać będzie radosna zabawa. Będzie o czym rozprawiać do samego rana. Kto olśnił tym razem widzów? Biali czy niebiescy? I czym zaskoczyć rywali w przyszłym roku?